Dziecięca Politechnika Opolska. Tysiące młodych studentów, setki godzin wykładów, różnorodna tematyka. Właśnie dzisiaj startuje 10. edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Witamy Was wszystkich razem w Filharmonii Opolskiej. Cieszymy się, że są z nami dzieci z całej Opolszczyzny, w tym spora grupa młodzieży ze Strzelec Opolskich. Politechnika Dziecięca przez swoje 8 edycji ma już ponad 2,5 tysiąca absolwentów. Jeżeli doliczymy do tego tą edycję, w przyszłym roku będziemy mogli się poszczycić grupą 3 tysięcy absolwentów. Jak było w ubiegłym roku? Wasi koledzy poznali mikroorganizmy i ich przydatność w medycynie, technice i produkcji żywności. Smak wiedzy poczuli pod postacią kefiru i galaretki z alg morskich, które powstają przy użyciu drobnoustrojów, i przekonali się, dlaczego wszyscy życzą im, aby rośli jak na drożdżach. Najbardziej zainteresował mnie na początku ta bakteria, co miała takie nogi i taki kryształek na górze. Młodzi studenci zostali też zabrani w podróż w wirtualną przestrzeń. Dzięki specjalnym goglom 3D jeździli rollercoasterem i skakali na bungee. Jakby mało było frajdy, na koniec przyszedł jeszcze święty Mikołaj, który przyniósł ze sobą 100 kg krówek. Wcale nie wirtualnych. Poprzez wirtualne myślenie, że na przykład myśli się, że to się robi tak naprawdę i to się robi tak, żeby nic się nie stało, bo tak gdyby mogło się coś stać, gdyby to robiono ogólnie w świecie tym realnym. Na trzecim wykładzie przyszła pora na łyk ekonomii i studenci dowiedzieli się, czy można żyć bez pieniędzy. Każdy mógł dotknąć brykietu ze zniszczonych banknotów o wartości 55 tysięcy złotych. Ech, mieć takie kieszonkowe. Ktoś patrzy na to, że z pieniędzy jest tylko gotówka, no to wyobraź sobie życie bez pieniędzy, że po prostu idzie z kartą kredytową. Była też prawdziwa lekcja ekologii. Najmłodsi mieszkańcy Ziemi poznali sposoby na to, aby być dla niej jak najmniejszym ciężarem. Dzieci dowiedziały się, jak chuchać i dmuchać na przyrodę oraz w trąbkę, bo na wykładzie gościli także muzycy z Filharmonii Opolskiej. Na piątym wykładzie dzieci musiały udźwignąć sporo wiedzy o dźwigach i o tym, jak to się dzieje, że winda jedzie w górę, w dół, a nawet w bok. Nowe rozwiązania w technice dźwigowej oraz ruchomych schodach i chodnikach mogły osobiście przetestować na modelu z klocków Lego. Nikt się nie zaciął. Na zakończenie słuchacze zagłębili się w fascynujący świat grafiki komputerowej, trójwymiarowych wydruków i hologramów rodem z Gwiezdnych Wojen. I w ten sposób najmłodsi studenci Politechniki Opolskiej stali się najmłodszymi absolwentami. Ten rok będzie równie fascynujący. Zaczynamy dzisiaj wykładem doktora Tomasza Rożka. Świat jest z klocków.